Cześć, to jest kolejny odcinek Chrześcijanin w obliczu wojny, wojny na Ukrainie w tym konkretnym kontekście, którego Bogu dzięki nie ja jesteśmy częścią tego konfliktu, częścią tej wojny, natomiast z powodu bliskiego sąsiedztwa, to, co tam się dzieje, dotyczy nas bezpośrednio. I w związku z tym rodzą się różne pytania, i też prezentujemy różne postawy. A ja chcę wam opowiedzieć, gdzie uważam, że powinno być moje serce. I może dla niektórych z Was to też będzie pomocne i użyteczne. Dzisiaj chcę opowiadać o tak zwanym świętym milczeniu. Po czołóweczce wyjaśnię o co mi chodzi. powodu dużego zaangażowania naszego kościoła zarówno dla tych osób, które są w Ukrainie na terenach objętych wojną, jak i dla tych, którzy uciekli do Polski z Ukrainy. Jako kościół też musieliśmy zatrudnić kilka osób, które w tych pierwszych tygodniach wojny też Starały się tę pomoc, którą staraliśmy się świadczyć, jak najlepiej obsłużyć i zapewnić. I jedną z takich osób jest dziewczyna, która jest Ukrainką, natomiast od trzech lat studiuje w Bydgoszczy, więc świetnie mówi po polsku i pomagała nam też w tym kontakcie bezpośrednio z osobami, które uciekały przed wojną. I powiedziała coś, myślę, że bardzo ważnego dla tej sytuacji, że na jej mediach społecznościowych obserwowała również chrześcijan, kaznodziei, pastorów różnych chrześcijańskich właśnie mówców i mówi, jestem naprawdę zgorszona i oburzona, że wojna się dzieje, a oni nabrali wody w usta. Z różnych powodów, tutaj nie chcę, nie chcę rozkminiać tych powodów, natomiast widziałem takie jej rozgoryczenie, że osoby, których głos był dla niej ważny, po prostu milczą. I myślę, że wiecie, ja, ja znam te uzasadnienia, ja też czytam internety i widzę, co tam się wypisuje. My jesteśmy odgłoszenia Królestwa Bożego, prawda? Nie angażujemy się w politykę. Sytuacja nie jest jednoznaczna. Najbardziej mnie wpienia, jak ktoś mówi, sytuacja nie jest jednoznaczna. To już trzeba być po prostu ślepym na... 16 oczu, a nie na dwoje oczu, żeby, żeby uważać, że sytuacja nie jest jednoznaczna. Bardzo dla mnie osobiście było ważne wystąpienie w pewnym momencie premiera Wielkiej Brytanii, który powiedział, od II wojny światowej nie było takiego konfliktu, w którym tak jednoznacznie, tak, tak, tak jednoznacznie byłoby widać, co jest białe, a co jest czarne, kto jest na a kto jest ofiarą. Rzeczywiście ten konflikt jest niesłychanie jednoznaczny. I, I nie rozumiem nieraz takiego milczenia, zakamuflowywania rzeczywistości, tłumaczy się to dyplomatycznymi wysiłkami. Nawet czytałem taką analizę, kiedy jeden kiedy ktoś usiłował obronić czyjegoś milczenia i mówi, no to jest dyplomacja, może ta dyplomacja pomoże skończyć wojnę trzy dni wcześniej. I zastanawiam się, czy ktoś potrafi udowodnić, że przemilczenie. Doprowadzi do szybszego zakończenia tej wojny, bo ja potrafię udowodnić i wskazać myślę, że liczonych nie w dziesiątkach, ale w setkach tysięcy chrześcijan zgorszonych milczeniem. A zgorszenie to też jest grzech. A zgorszenie to też jest grzech. Chyba mnie oburza ten temat, bo, bo troszkę się zdenerwowałem. I chcę Wam powiedzieć, że jako student, czyli już tam nie wiem w wieku temu. Słyszałem taką ilustrację i nigdy nie wierzyłem w jej prawdziwość. Myślałem, że jest troszkę taka przesadzona, że była sobie taka czeska parafia, która wydawała 100 lat temu swój taki miesięcznik, biuletyn, taki typowy, wiecie, zborowy, czy parafialny, gazetkę, taką typową gazetkę zborową, czy parafialną. I jak przeanalizować roczniki tej gazetki, to w Zaraz na początku XX wieku, przez kilkadziesiąt lat, przez 30 lat, ukazywała się ta gazetka, w czasie, kiedy wydarzyły się dwie wojny światowe i tam ani słowa nie było o tych konfliktach zbrojnych. Wiecie, to było w Czechach, więc Niemcy przeszli, potem przyszli. Skończyła się wojna, potem przeszli Rosjanie, Austro-Węgry, te wszystkie się, wiecie, front się przetaczał kilka razy, a tam oni już tylko analizowali wersety Biblii, głosili Królestwo Boże i, i wobec zagłady Żydów mieli. Zamknięte, zasznurowane usta i w ogóle się na ten temat nie wypowiadali. To już byli niebianie. Oni nie żyli na ziemi, oni żyli już tylko w niebie. I zawsze ta gazetka wydawała mi się taką przesadzoną ilustracją, że, że to niemożliwe. Niemożliwe, żeby nie wiem, w latach 1910-1950, przez 40 lat ukazywała się zborowa gazetka. Wydarzają się dwie wojny światowe, wydarza się zagłada Żydów, a oni do tych problemów w ogóle się od nie odnoszą, tylko analizują, nie wiem, tajemnice Siódmej Trąby z Apokalipsy, albo jakieś mówią, religijne, okrągłe słówka, nie dotykając rzeczywistości, w której żyją. Powiem wam tak. Czekałem 25 lat, żeby uwierzyć w prawdziwość tej historii. Dzisiaj śledząc media społecznościowe, niektórych chrześcijańskich liderów, yy, chcę powiedzieć wprost, jeśli po prostu macie też takie odczucia, to, żebyśmy sobie w tłumie to to powiedzieli, gorszy mnie milczenie. Naprawdę gorszy mnie milczenie i takie zajmowanie niejednoznacznego stanowiska. Po prostu mnie to gorszy. Uważam, że, że ten konflikt jest tak jednoznaczny, tak czarno-biały, że niezajęcie stanowiska, milczenie jest antyświadectwem. To są te słynne słowa Martina Luthera Kinga, baptystycznego pastora, który ponad 50 lat temu prowadził w Stanach Zjednoczonych bardzo aktywne działania przeciwko segregacji rasowej. I oczywiście tam Afroamerykanie spotykali się z bardzo dużą dozą agresji. A kiedy cierpimy, tak ważne są słowa ludzi, którzy przynajmniej mówią i wspierają nas słowem i mówią, że to cierpienie jest niezawinione. A nie mają zasznurowane usta i przyjmują jakieś takie politycznie poprawne milczenie, i Martin Luther King, komentując taką postawę, powiedział: Na końcu tej drogi nie będziemy spamiętali słów naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół. I myślę, że tutaj rzeczywiście, nie mówiąc wprost, że ta wojna jest. Diabelstwem, jest krzywdą, jest czymś złym i bezprawnym. Nie mówiąc wprost, że, że to jest po prostu draństwo, ludobójstwo i wojna, myślę, że gorszymy. Kiedy brakuje nam odwagi, żeby zło nazwać złem, gorszymy tych, którzy oczekują od chrześcijan jasnego zajęcia stanowiska. Kiedy brakuje nam odwagi, żeby zło nazwać złem, tak naprawdę dobra nie nazywamy dobrem. Nie ma większego naplucia w twarz ofiarom, zrównując je razem z oprawcami. Więc ja nawet, jeżeli pytacie mnie o moje osobiste zdanie, nie lubię tych sformułowań: módmy się za Rosję, módmy się za Ukrainę. Nie? Myślę sobie, wymienienie tego jednym tchem jest zrównaniem ofiar z oprawcami. Ja rozumiem to zdanie, rozumiem te próby jego wytłumaczenia, ale myślę, że to trzeba nazwać pros. Mówmy, módmy się o Boże pocieszenie, Bożą ulgę i Boży pokój dla Ukrainy i opamiętanie dla oprawców z Rosji. Natomiast wymienienie jednym tchem, nie nazywając kto jest ofiarą, kto jest odprawcą, wrzucając jednych i drugich do jednego worka pobożnej modlitwy, pobożnej, myślę, że tam było słychać cud cudzysłów w tym sformułowaniu, jest w jakiejś mierze, tak powiem delikatnie, raniące dla ofiar, natomiast myślę, że jest napluciem w twarz ofiarą. I wiele osób, które czyta takie posty, a są dotknięte konfliktem na Ukrainie, tak właśnie to odbiera. Ci, którzy cierpią z powodu tej wojny, tak właśnie odbierają nasze milczenie albo pobożne frazesy, które zrównują ofiary razem z oprawcami i nie nazywają zła po imieniu. Więc chcę powiedzieć, że milczenie też może być krzywdzące. Można ranić milczeniem. Na końcu tej drogi nie będziemy pamiętali słów naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół. Myślę, że to są sytuacje, w których tak naprawdę weryfikujemy. Jeżeli nie mamy odwagi zająć świadectwa w słowach, to nie mamy odwagi zająć świadectwa w czynach. To no wtedy tylko sobie robimy jakieś mrzonki, że gdybyśmy byli skonfrontowani z tą sytuacją, to zachowalibyśmy się prawie. Jeśli brakuje nam odwagi, żeby wypowiedzieć prawe słowa, to tym bardziej brakuje nam odwagi do tego, żeby czynić prawe czyny. Chyba się zdenerwowałem tym odcinkiem, ale, ale chciałem tym, którzy czują tak samo jak ja, powiedzieć: no, mamy prawo tak czuć, bo, bo czasami słowa są jedynym orężem, którym możemy. Nie wiem, walczyć z tą sytuacją albo przytulić i okazać współczucie tym, którzy go oczekują. Osoby, które cierpią z powodu działań wojennych, naprawdę oczekują naszego współczucia, troski, pomocy, ale też słów, które zło nazywają złem. Subskrybujcie ten kanał. Mam nadzieję, że was za mocno nie zdenerwowałem. Subskrybujcie ten kanał, udostępniajcie te odcinki dalej. Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć i pamiętajcie, żeby zawsze zło nazywać złem. I mieć odwagę, żeby stanąć po stronie ofiar, bo ja wierzę w to głęboko, zawsze tak robił Pan Jezus. On nigdy nie mieszał ofiary z oprawcą i zawsze stawał po stronie tych, którzy ich dostawali w bańkę. Dzięki.